Rosyjski okręt wojenny u wybrzeży Włoch. Prowokacyjne zachowanie Moskwy. Włochy. Rosyjski krążownik przepłynął 150 mil morskich od Apulii. W odległości 150 mil od włoskiej Apulii przepłynął rosyjski okręt wojenny, poinformowały służby rządu w Rzymie. Jest to wynik agresywnej postawy Moskwy, przekazała agencja ANSA. Admirał włoskiej floty zauważył, że na Morzu Śródziemnym jest obecnie 20 rosyjskich jednostek wojskowych. Chwilowy niepokój we Włoszech wywołała informacja o tym, że rosyjski krążownik rakietowy Varjag przepłynął w odległości 150 mil morskich od brzegów Apulii na południu kraju. Przedstawiciele marynarki wojennej, która obserwuje wszystkie rosyjskie jednostki na Morzu Śródziemnym, wyjaśnili, że ich obecność jest coraz częstsza i ma charakter pokazowy. Przy tej okazji powtórzono, że zarówno włoska marynarka, jak i NATO bacznie monitorują każdy rosyjski okręt w tym rejonie. Włoskie służby wytłumaczyły, że takie pokazowe operacje to wynik agresywnej postawy Moskwy, która wysyła na Morze Śródziemne coraz więcej swoich jednostek, zaznacza agencja ANSA. Admirał włoskiej marynarki, na Morzu Śródziemnym jest 18 okrętów rosyjskich, jak pisze włoska agencja. Informacja o obecności krążownika w pobliżu włoskiego wybrzeża pojawiła się na specjalistycznych stronach internetowych. Później okręt przepłynął 150 mil, znajdował się więc 300 mil od wybrzeża Apulii i kierował się w stronę Krety. Szef sztabu włoskiej marynarki, admirał Enrico Credendino, poinformował, że na Morzu Śródziemnym znajduje się 18 rosyjskich okrętów nawodnych oraz dwa podwodne. Nigdy wcześniej nie było ich tak wiele, dodał.